Budowa obwodnicy trwa. Trwają również kolejne prace na odkrywkach archeologicznych w tym rejonie. Pierwsze znaleziska znajdują się w rejonie planowanego parkingu tuż obok ronda obwodnicy. W tej chwili tworzona jest odkrywka wzdłuż pasa drogowego do ulicy Batalionów Chłopskich w kierunku Pińczowa. Prace archeologiczne nadzorowane są przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach. Pracę archeologów na tym odcinku nadzoruje kierownik Wydziału Zabytków Nieruchomych, Rejestru Zabytków i Dotacji na Zabytki Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach, pan Daniel Czernek. Daniel Czernek, Urząd Ochrony Zabytków Kielce. Proszę powiedzieć, czy te odkrycia z punktu widzenia archeologii są istotne i w jaki sposób wpłyną na budowę pińczowskiej obwodnicy? Oczywiście, że są istotne, bo świadczą one o najstarszej historii miasta Pińczów. Są związane również z tym tajemniczym miejscem, jakim jest Wierciszów, czyli miejsce kolebki tak naprawdę dla miasta, dla osady pińczowskiej. Potwierdzają też nasze wcześniejsze przypuszczenia dotyczące obecności najstarszych śladów osadnictwa związanych z okresem pierwszych wieków po Chrystusie, a być może jeszcze nawet jeszcze starszych, nie można wykluczyć. Są to nie tylko materiały ruchome jako dowód, ale również fizyczne ślady dawnych chat, dawnych obiektów, które towarzyszyły również osadom, tak zwanym obiektom gospodarczym, w których znajdowane są materiały ruchome, ceramika przede wszystkim, ale też jakieś narzędzia codziennego użytku, a te z kolei pozwalają nam z tą taką dokładnością określić okres, z którego pochodzą. A o jakim okresie mówimy w takim razie? To są pierwsze lata po Chrystusie, pierwszy, drugi wiek. Możliwe, że też coś wcześniejszego, no ale na to potrzeba trochę czasu, żeby ustalić zabytki, które są tu odkrywane, poddawane są wstępnej konserwacji, inwentaryzacji i na podstawie dopiero tych danych będziemy mogli coś więcej powiedzieć. W tej chwili są to tylko jakby robocze przypuszczenia. Raczej więcej informacji uzyskamy, aniżeli te mielibyśmy jeszcze jakoś weryfikować negatywnie. A czy spodziewają się Państwo kolejnych odkryć tutaj na tym terenie i o jakim obszarze mówimy badawczym? Zdecydowanie raczej można się spodziewać większej ilości, chociażby teraz pokazują te zakończony etap badań, że obiektów podziemnych, czyli tych struktur archeologicznych dawnej osady, można spodziewać się na kolejnej powierzchni, przestrzeni inwestycji. Trudno powiedzieć w tej chwili na jakiej, to będą pokazywały dalsze badania. W tej chwili tylko możemy co najwyżej stwierdzić, że prace muszą być dalej kontynuowane. Natomiast zakres tych badań będziemy dopiero już określać w drodze administracyjnej. Czy tutaj dalej pan Dariusz Grajewski-Pińczowa będzie jakby kierownikiem tych Trudno mi prac? powiedzieć, to już musicie Państwo rozmawiać z wykonawcą. Konserwator nie może narzucać wykonawcy badań archeologicznych. To leży po stronie wykonawcy i to już będzie dopiero określane. Bardzo panu dziękujemy. Ja jeszcze poproszę o przedstawienie się. Daniel Czernek, Urząd Ochrony Zabytków Kielce. Bardzo panu dziękuję. Jeszcze możemy wrócić na sekundkę tylko do tego pytania istotnego dla Czy? pińczowian. Czy będzie zatrzymana ta budowa? Czy te odkrycia spowolnią tą budowę? Czy po prostu jest to w stanie się pogodzić jedno z drugim i badania, i budowa? Oczywiście mogę tylko wyrazić nadzieję, że to się uda wszystko połączyć, żeby nie było wstrzymań. Jak na razie wydaje mi się, że takiego wstrzymania, które byłoby kłopotliwe dla wykonawcy czy dla harmonogramu całej inwestycji, na razie nie ma. W tej chwili z dzisiejszym dniem odbieramy duży fragment przestrzeni, na której jest projektowane rondo. Dalsze części badań będą się koncentrowały w tej chwili na parkingu, przewidywanym parkingu przy rondzie. Postaramy się, aby te badania były też realizowane w taki sposób, żeby były też pomyśli wykonawcy, to znaczy sposób, miejsce rozpoczęcia tych badań, dalsze procedury jakby prowadzenia tych badań, żeby komponowały się z zasadami budowlanymi, do których zobowiązany jest kierownik dla tej budowy. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję.